Witam serdecznie, z tej strony Daniel Kossakowski ze Świetlicy w Maksymilianowie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Na dzisiejszych zajęciach wykonamy pracę plastyczną Głębie Oceanu. Serdecznie zapraszam. Naszą pracę rozpoczynamy od wycięcia dowolnych zwierzaków morskich. Mogą to być foki, rybki lub inne. Można je sobie samemu narysować albo wydrukować z internetu i następnie je wyciąć. Za nie się zabierzemy później. Teraz będziemy tworzyć mozaikę. Do tego celu potrzebujemy kolorowe kartki koloru niebieskiego o różnych odcieniach oraz jasno zielony kolor. Z tych karteczek wycinamy małe kwadraciki w różnych kolorach. I teraz robimy mozaikę, czyli będziemy przyklejać nasze kwadraciki. Będziemy robić tutaj nasz ocean. Górę zaczniemy od jasnego niebieskiego koloru. I zbliżamy się do końca tutaj robienia naszej kotła mozaikowego. I mamy nasz ocean gotowy. I teraz przejdziemy do przygotowania zwierzątek. Teraz przyszedł czas na zwierzątka. Będziemy tutaj wykorzystywać plastelinę i będziemy tą plasteliną rozcierać na naszej foce małymi kawałkami. Tak ozdobiliśmy naszą fokę i teraz mniejsza foka będziemy w analogiczny sposób robić. I mamy zrobione dwie foki, które za chwilę przykleimy na naszą mozaikę. Teraz nasze foki przykleimy do tła.
I teraz druga. I w dalszej części będziemy ozdabiać wnętrze oceanu. Z zielonej plasteliny tutaj robimy dodatek w postaci roślin w wodzie. I oto nasza praca.